Cześć, witajcie. Cześć. W ostatnich dniach media cały czas trąbią o radiostopie i mam nieodparte wrażenie, że no, nakręcono troszeczkę panikę. Postanowiliśmy nagrać to krótki film i wam co nieco wytłumaczyć. Standardowo media lecą po clickbaitach. Tak, tak, przede wszystkim pierwsze, co musicie wiedzieć, zastosowanie radiostop na kolei nie powoduje zagrożenia. Owszem, powoduje dezorganizację, opóźnienia pociągu. Na tych, co to się akurat ich zatrzymało. Tak, natomiast nie jest to żadne wywoływanie zagrożenia, tak jak niektóre media trąbią. Znaczy wprost przeciwnie, no radiostop to właśnie jest po to, żeby było bezpieczniej. Co więcej, on kilku wypadkom zapobiegł. No, dokładnie tak. Dokładnie to nie powiemy ilu, no bo wypadek, który nie nastąpił, no to... No nie istnieje, tak? To nie istnieje, tak? Ale jest kilka udokumentowanych przypadków, kiedy ewidentnie, gdyby nie było radiostopu, to by się pociągi stukły, a był i się nie stukły. Natomiast ile było takich rzeczy, gdzie mogłoby coś się zadziać, a się nie zadziało, bo zadziałał radiostop, no to tak naprawdę to tego nie wiemy, no i się nigdy nie dowiemy. Dobra, więc pokrótce, jak to działa? Jak samo nazwa wskazuje. Skąd się to wzięło po prostu? Może to tak, skąd się to wzięło? Tak naprawdę zaczęto o tym poważnie myśleć na kolei już w latach 70., ale kilka wypadków, które miały miejsce na początku lat 80. czy w końcówce lat 70. przyspieszyło jakby te działania. Tutaj najsłynniejszą taką katastrofą kolejową jest katastrofa pod Toruniem, pod Otłoczynem, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób i być może właśnie zastosowanie radiostopu mogłoby tej katastrofie zapobiec. Podobnie było z katastrofą w Osiecku. Tam również radiostop mógł zapobiec. Przede wszystkim w ogóle radiotelefony na kolejach się zaczęły pojawiać gdzieś tak w końcu w lat 60. i wtedy sobie wykombinowali ludzie coś takiego, że znaczy przede wszystkim to tam było tak zrobione, że do kolejnej, do konkretnej linii, do konkretnej magistrali była przypisana konkretna częstotliwość i jeżeli coś się działo, to maszynista, czy ktoś tam obsługujący taki radiotelefon miał za zadanie nadawać wtedy po prostu słownie mówić alarm. Tak. I wszyscy maszyniści, którzy to słyszeli, mieli obowiązek się natychmiast zatrzymać. No, nie ale pytać o nic, tylko stanąć, a dopiero potem robić dochodzenie, dlaczego kazali mi się zatrzymać. Nie? Tak jest. No nie działało to zgodnie z założeniami właśnie, skutkiem czego te katastrofy, o których Adam powiedział w latach 70. Czemu nie działało? No, nie każdy pociąg miał radio, od tego zacznijmy. To był PRL, więc... Nie każdy miał radio, no poza tym, no ile można gadać alarm. No, ktoś powiedział trzy razy, potem sobie poszedł, nie wiem, kurde, koła oglądać, czy mu tam powietrze nie zeszło w lokomotywie na przykład, czy coś. Ale nieważne, w każdym razie wtedy wymyślono po prostu system w pełni automatyczny, gdzie no, ten, który alarmuje, po prostu naciska guziczek na swoim urządzeniu i w kółko jest nadawany taki sygnał specjalny. No, to są 3 tony odpowiedniej modulacji, natomiast jest to po prostu sygnał radiowy, zwyczajny sygnał radiowy na odpowiedniej częstotliwości i w zasadzie tyle. Tak. Nie jest to w żaden sposób szyfrowane ani nic, po prostu leci w eter. Tak, znaczy w ogóle łączność ta kolejowa, no właśnie, jest, to jest ta łączność, którą zaczęto wprowadzać w latach 60. i to jest czysta, analogowa. Jak ktoś może pamięta CB Radio, to jest mniej więcej tego samego typu. Krótkofalówka. Trzeba wiedzieć po prostu, na którą częstotliwość się wbić, ale nawet, no nie będziemy podpowiadać, ale można kupić takie krótkofalówki. Nawet te używane przez kolej są w sprzedaży, bo no, znalazłem taką jedną na serwisie aukcyjnym, mogłem kupić z demobilu sobie. No, jak ktoś złomuje lokomotywę, dokładnie, to tam się wymontowuje z niej różne rzeczy. No otóż to. Pewnie to powinno być utylizowane, no, ale tam wiadomo. Kto by sobie tym gitarę zabrał? Natomiast zupełnie bez problemu Chińczyka na serwisie aukcyjnym można kupić radyjko, które tam będzie w stanie odbierać częstotliwości kolejowe i nadawać na nich. Jak już mamy częstotliwość, no to jeszcze tak jak powiedzieliśmy, ten system radiostopu są po prostu 3 tony i to jest, też nie jest żadna wiedza. To jest DTMF tak naprawdę. To jest to, co mamy w telefonie, jak sobie wybierzemy po prostu poszczególne cyferki, tak? takie pipu. Trzeba wiedzieć, jakie tam 3 trzeba nacisnąć i po prostu nadajemy radiostop, więc naprawdę każdy średnio ogarnięty użytkownik urządzenia elektronicznego jest sobie w stanie taki radiostop nadać. Dokładnie. I co więcej, to było używane. Działane średnio ponad 500 razy rocznie przez ostatnie kilkanaście lat.
to właśnie to. Nieuprawnione użycie, czyli takie, do którego nikt się nie przyznał. Czyli nie to, że ach, słuchajcie, nacisnąłem przypadkowo, poszło beter, stanęliście, jedźcie dalej, chłopaki. Nie, nie, nie. Takie nieuprawnione, że nie namierzono sprawcy, nie wiadomo kto to nadał, a pociągi na chwilę stanęły. 500 razy średnio w ciągu roku. Było to już w poprzednich latach, przez ostatnie 10 lat, to jest średnia z 10 lat. 500 kilka razy, 570 tam czasem dokładnie. 400, czasem 600. To się wahało, ale zestawienie, tak? Średnia ilość takich przypadków 500 rocznie ponad. Tak, no ja mam wątpliwość, czy to chodzi o 500 nadanych sygnałów, czy o 500 zatrzymanych pociągów. Niemniej jednak no, to są tego typu ilości, tak? Nadany sygnał równa się zatrzymany pociąg. No nie, pytanie, no, czy jeden, czy 10. No właśnie. Tak? Mogło to się zdarzyć gdzieś na totalnym zakupszu. Zatrzymał się na sekundę jeden pociąg, maszynista skontaktował się z dyżurnym, dyżurny anulował sygnał, powiedział, że nic się nie dzieje, jechać dalej. No i tyle. No a mogło być tak, że kilka pociągów stanęło. Natomiast czemu to nagłośniono teraz? Bardzo zastanawiające i... Bo ktoś równocześnie z radiostopą nadał ruski hymn. Właśnie. Po prostu i zrobiła się afera. A ktoś zrobił moim zdaniem potężne trollololo. Po prostu trolling, bo bądźmy szczerzy, gdyby Ruscy chcieli nam sparaliżować kolej, to mają tysiące ciekawszych sposobów. Nie, no nawet, nie nawet radiostop, tylko wtedy by nie nadawali swojego hymnu no i poczekaliby tak, żeby zatrzymali po prostu masowo wszystkie pociągi masowo w całym kraju. A to jest, nie wiem, należy rozpatrywać w kategorii żartu, chociaż usłyszałem też bardzo ciekawą teorię, która prawdę mówiąc dosyć dobrze mi zaczyna się wpasowywać w to, co się dzieje, że takie podkręcenie, że tak powiem, poczucia zagrożenia tuż przed wyborami, może jakiś stanik wyjątkowy się kroi, może coś. Teorii można mnożyć. No. Ja bym wyborów do tego jakoś specjalnie nie mieszał, bo to nie jest takie... Ja się spodziewam po nich wszystkiego najlepszego. Ale wiesz co, to jest broń obosieczna. No, zgadza się, oczywiście. Ja bym powiedział, że to może też nadał jakiś, że tak powiem, zatroskany kolejarz, którego już to po prostu wiało, tak, że sprawa wymiany tego systemu się wlecze już, nie wiem, chyba z 6 lat jest wymieniany system na cyfrowy. No, to też musicie wiedzieć. I no i po prostu, gdyby nie nadanie tego ruskiego hymnu, to pewnie by się wlokło przez następne 6 lat. No dalej by było 500 przypadków rocznie i nikt by... Tak, i nikt by się tym nie przejmował. Dzieje się, to się dzieje. Jedziemy dalej, nic się nie stało. Więc tak naprawdę nie wiemy, co motywowało tego ludzika, który wysłał ruski hymn, natomiast było to skuteczne, bo nagle wszyscy się o tym dowiedzieli. Więc po prostu nagraliśmy to po to, abyście nie ulegali panice. Takie przypadki się zdarzają. 500 rocznie, przypominam, 500 rocznie, więc to nie jest nic wyjątkowego. Po drugie, nie powoduje to zagrożenia, a jedynie, powiedzmy, dezorganizację i opóźnienia w ruchu pociągów pewne, ale nie są one też jakoś potwornie duże, to też musicie pamiętać, bo standardowe opóźnienia na kolei bywają większe czasami, się, więc... Większe opóźnienia, tak. To tam jak trakcja się zerwała w Warszawie, to faktycznie... No, już to, także nie dajcie się nakręcić tej powiedzmy, medialnej panice, bo to jest po prostu nonsens. No, problem to by był faktycznie, gdyby powiedzmy ci Ruscy tak zaczęli masowo tym radiostopem się posługiwać i zatrzymywać pociągi, to prawdopodobnie, zresztą to było jedyne wyjście, zostałoby to wyłączone i wtedy to faktycznie by stwarzało jakieś tam zagrożenie. Ale na razie. No bo jak powiedzieliśmy, kilka wypadków zostało przez to jakby... No. Ale wiesz, przy obecnym stanie techniki, gdzie mamy GPS, to... Maszyniści nawet sami by sobie ze swoimi smartfonami, myślę, poradzili bez tego wszystkiego. Tak naprawdę to jest, wiesz, to jest kwestia systemu wprowadzenia tego jakoś mądrze. No słuchaj, wiesz, no kiedyś kolej jeździła w ogóle bez łączności radiowej i jakoś jeździła i tych wypadków jakoś wcale nie było więcej niż jak ta łączność się pojawiła. No na końcu i tak siedzi człowiek i jak on się pomyli, to żadne urządzenie nie pomaga. No niestety, nie? Białko jest najbardziej zawodnym elementem całego systemu, ale to, że ten system działa źle od lat, to w niczym nie pomaga, ale... Znaczy wiesz, bo to jest coś takiego, że w tym momencie nie mamy PKP, tylko mamy, kurde, tam, tysiące, nie wiem, 1500 firm pod tytułem PKP tam... PKP od kibli, PKP od dworców, PKP od łączności, od wszystkiego, od energetyki, bla, 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 bla. I teraz pytanie, kto ma w ogóle wprowadzać ten nowy system, no, nie? Właśnie, no. Ale ktoś to musi w końcu zrobić. Nie, no i zrobią, no słuchaj, no poleciał ruski hymn, no to miejmy w tym momencie nadzieję, nastąpi spięcie pośladu. Wreszcie... Właśnie, ktoś zepnie tyłek i wreszcie... No wiesz, no nastąpi to w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, w trybie bezprzetargowym i tak dalej. No, co zresztą mnie specjalnie nie martwi, bo prawdopodobnie kupią w Radmorze, więc kasa zostanie w Polsce, tak?
Miejmy nadzieję, z tą nadzieją was chyba pozostawimy, a wy po prostu nie bójcie się hasła Radio Stop, bo nie ma się czego bać. No, najwyżej będziecie mieli jakieś takie hamowanie dziwne, no nie wiadomo czemu, tak? Ale to, powiedzmy sobie szczerze, że no to hamowanie dziwne to może wykonać każdy pasażer pociągu, tak, ciągnąc za taką jedną to może, barkę, nie? Może na koniec, kurczę, taki żarcik mi się przypomniał, jak to jechał sobie pociąg przez pola, lasy, jechał, nagle się zatrzymał. No i stoi, godzinę, dwie. Po trzech godzinach pasażerowie zobaczyli, idzie przez pociąg konduktor. No i się pytałem, co się stało? A, no nic, słuchajcie, no lokomotywę musimy wymienić. Aha, no dobra, no okej. Okay. No, ludzie uznali, dobra, zepsuła się, czekają kolejne trzy godziny. Patrzą, znowu idzie konduktor. No i się w końcu pytałem, no i co, wymieniliście wreszcie tą lokomotywę? No wymieniliśmy, tak, na wódkę. No generalnie co, Radiostop nie jest niczym nowym, tak, nie jest niczym strasznym. Nowe było to, że ktoś po prostu podłożył ruski hymn i tyle. No. Bo używano go w sposób nieuprawniony już wielokrotnie, wiele set razy wcześniej i nikt o tym w mediach nie mówił. Musieli dopiąć ruski hymn, żeby wreszcie ktoś zwrócił na to uwagę. Jasne. I tak jest z bardzo wieloma rzeczami, więc... Po prostu. Tak, nie dawajcie się nakręcić psychozie, po prostu. Zresztą trochę inny temat, taki właśnie też clickbait był, jak to tam się włamali na uczelnię wojskową, w ogóle strasznie, a tam potem się okazało, że w jednym z akademików po prostu sieć była niezabezpieczona i tyle. A to mi od razu przypomina przypadek naszych branżowych kolegów, jak się na własny router włamywali, bo jakiś nagle tajemniczy się pojawił. On się tylko zresetował do ustawień fabrycznych. No. Także wiecie, no nie wszystko jest tym, czym się zdaje i nie wszystko jest tym, co opisują media. O tym pamiętajcie i cóż, widzimy się w następnym filmiku. Hej! Cześć!